zdradzę Wam, co najbardziej lubię w filmach o podróży w kosmos. Otóż najbardziej lubię te sceny, kiedy w centrum dowodzenia, w takiej dużej sali w NASA, wszyscy się zbierają i czekają na efekt misji. Dolecą czy nie dolecą? Wylądują czy nie wylądują? I w serialu Netflixa Rozłąka jest taka scena. Ale co z tego? Rozłąka męczy. Pięcioro kosmonautów leci na Marsa. Dwie kobiety, trzech mężczyzn. Dowodzi Amerykanka, która w domu na Ziemi zostawia chorego męża i córkę i cały czas ma rozterki, czy dobrze robi. Każdy z tych uczestników ma swoją historię, żadna nie jest pasjonująca, albo inaczej, to są ciekawe historie, ale nieciekawie przedstawione. Są przegadane, jak cały ten serial. Rozumiem, że ideą serialu nie jest efekciarskie pokazanie kosmicznej podróży, ale tutaj twórcy skupiają się na relacjach międzyludzkich. I to jest fajne. Ale mnie to zmęczyło.